Prezes Kaczyński powiedział, że jest niewykluczone, że zgłoszą senator Lidię Staroń jako kandydata na RPO. Czy to byłaby kandydatura do przyjęcia? Bo wszystko o niej można powiedzieć, tylko nie to, że jest związana z PiS-em, a jest społecznicą, to na pewno i z tego ją znam. Wykluczamy taką możliwość. My uważamy, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być spoza środowiska politycznego. Pani Staroń jest czynnym politykiem, senatorem i zupełnie myślimy o innym profilu osoby, która powinna pełnić ten urząd. Powinna być z dala od polityki. Poczekajmy, jaka będzie decyzja klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Nie wiem, trudno mi jest oceniać. Ja nie znam pani Lidii Staroń w poprzedniej kadencji, nie zasiadałem z nią w Senacie. W tej kadencji też ta pandemia wymusiła pewne ograniczenia w tych relacjach, nawet wewnątrzparlamentarnych. Na pewno wiele dobrego robi dla osób pokrzywdzonych, również tych pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Ale w tym przypadku najważniejsze jest zgłoszenie kandydatury i później oczywiście przegłosowanie w parlamencie. Czy tak się stanie, że pani Lidia Staroń zostanie, czy w ogóle wyrazi wolę ubiegania się o to stanowisko, bo to jest też ważny element. Przypomnę, że senatorowie są wybierani w okręgach jednomandatowych i to by się wiązało ze zrzeczeniem z mandatu senatorskiego, no i powtórnymi wyborami w tym okręgu do Senatu. Nie wiem, pani redaktor, czy pani Lidia Staroń by się na to zdecydowała. Jeżeli tak, no to będziemy czekać, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Znam Lidię Staroń od wielu lat, ale ona dzisiaj ma etykietę polityczną. Była w Platformie, była w PiS-ie, jest dzisiaj senatorem niezależnym. W związku z tym trudno trochę spodziewać się, że w tych czasach, jakich jesteśmy, a nie możemy abstrahować od tego, że PiS już zaorał wszystkie instytucje publiczne, z wyjątkiem Rzecznika Praw Obywatelskich, także wstawianie tam osoby o takich konotacjach absolutnie politycznych na pewno nie uzyska wsparcia ze strony Platformy i Koalicji Obywatelskiej.